Bój to jest nasz ostatni. Tak będzie? Bój tak. To jest nasz ostatni? Ale mówi pan o przyszłości o lewicy. Ale to pan się musi spotkać z inną osobą z lewicy. Jeżeli chodzi o mnie, to mój to jest nasz na początek. Dopiero? No, będzie dobrze. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Proszę pana, to jest ogród botaniczny. W tym ogrodzie botanicznym w roku 79 stawiałem w szklarni, tam z tyłu, szyby. Byłem szklarzem, jako zawodowym szklarz. Szklarzem. No to prawdziwa klasa rok. Robotnicza. Proszę pana, prawdziwa klasa. Robotnicza oczywiście przy okazji. Natomiast byłem szklarzem, pracowałem przez rok. Pamiętam, jak dziś zarabiałem 2200 zł, co było mniej więcej równe 22 dolarom. Dostałem się normalnie na studia, ale ponieważ nie zdałem najlepiej, to musiałem pracować przez rok, na pierwszym roku dziennych studiów na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. I to robiłem. Po prostu byłem genialnym szklarzem. No i to trzeba było iść w ten szklane, szklane domy i w ogóle, tak? W każdym razie tamte lata dobrze wspominam. Jestem związany ze środowiskiem akademickim do tej pory. Ja pamiętam pana takie zdjęcie z Jadwigą Staniszkis. Takie romantyczne nawet, można powiedzieć. No nie wkręci mnie pan w to. Jadwiga Staniszkis zawsze była mądra. W przeciwieństwie do mnie. Fajne zdjęcie, fajna sesja. To był rok 82 albo 83. Trochę inna fryzura, no powiedzmy. Jej też. Z tym, że ona... Ona się mało zmieniła. Ona nadal fajna, ze mną jest trochę gorzej, bo po prostu włosy mi się przesunęły do tyłu. Towarzyszu Włodzimierzu, tak, a skąd u was to imię? Bo aż strach pomyśleć skąd. Towarzyszu redaktorze, moim zdaniem ojciec i matka chcieli zrobić mi po prostu na złość, bo tata ma Wincenty. Matka mówiła do ojca Wicek. Ojciec myślał, o gorzej jest jeszcze, jak będzie mówiła Włodek. No i tyle. Ten sam dylemat ma Ciboszewicz. Naprawdę, a ja myślałem, że wy jesteście tacy prawdziwi komuniści, co po Leninie się nazywają. Włodzimierz, wie pan, Majakowski? No. No jest trochę Włodzimierzy, ale to dobrze. No dobra, ale jak panu mówią, żeś pan komuch, to co pan na to? No ale proszę pana, przywódca postkomunistycznej partii w Europie Środkowej, to jest coś ciekawego, tak? No. Nie, tam nie gniewam się, na nic się nie gniewam. Tym bardziej, że w Polsce realnego komunizmu nie było. Byliśmy i jesteśmy w kraju, które zostało zdradzone przez wszystkich swoich sojuszników, a głównie przez Stany Zjednoczone i Anglię. W związku z tym trafiliśmy do obozu po Związku Radzieckim i tyle. I jak rozmawiam w tej chwili z politykami, na przykład z prawicy, którzy mówią, a mają 19 lat i mówią, a tam w 70 roku, jak ja bym tam żył, wyszedłbym ten Związek Radziecki i powiedział wypieprzać, tutaj po prostu będzie inna Polska, to sobie myślę, synu, po prostu synu, jak to dobrze, że Bóg mi nie dał kogoś takiego, jak ciebie dał twojemu ojcu. No po prostu takie były realia. A ja mam takie podejrzenie, że pan to nawet teraz sobie wykalkulował, że to fajnie pozować na taką retro-PRL-owską lewicę. Rozumiem, że zaczynamy rozmawiać poważnie. Poważnie, poważnie. Dobra, 6 punktów programu jest dla mnie ważnych i nie odejdę od tego. Konwencja to zatwierdziła i one są fajne. Pierwsza sprawa, polityka historyczna. Godność ludzi, honor ludzi i prawa nabyte ludzi aktywnych do 90 roku bronimy. I tyle. W tej chwili są atakowane służby mundurowe. Żołnierze, za chwilę będą nauczyciele, bo to PiS po prostu tak myśli. Drugi punkt, sprawy socjalne, bo to jest socjaldemokracja, SPD myśli podobnie w tej sprawie. Trzeci punkt, rozdział Kościoła od państwa, państwo świeckie, absolutnie ważna sprawa. No, czwarty, konstytucja, bo my żeśmy w Polsce dali konstytucję, czyli łamanie, złe łamanie, świńskie łamanie prawa przez PiS, jeżeli chodzi o sędziów, jeżeli chodzi o sądy, narzucanie woli. Piąty punkt Europa, my żeśmy Polskę do Unii Europejskiej wprowadzili i szósty obszerny i ważny społeczeństwo obywatelskie. Prawa kobiet, tolerancja, uśmiech, związki partnerskie, akceptacja dla innych religii, akceptacja do historii innych krajów, nie pytanie się nikogo, kto w co wierzy i kto z kim śpi. I tyle. I taki jest SLD w tej chwili.
Jeżeli panu się ten program podoba, zapraszam w najbliższych wyborach, niech pan głosuje na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jeżeli się panu ten program nie podoba, proszę przy mnie tego nie mówić, bo pana wepchnę w krzaki. No tak, tak. I tyle. No właśnie. Typowo lewicowe podejście po prostu. Do dziennikarza. W krzaki mnie tam wepchnie. O, niech pan zobaczy. No właśnie. Taki piękny ten. Proszę, proszę, jakim pan jest, bardzo może, dziękuję. To bardzo, bardzo jest pan romantyczny. Ten program. Takiego jeszcze mnie ludzie nie znają, tak? Powiedział pan o tym rozdziale kościoła od państwa. Dochodzimy tutaj, kapliczka jest. No. Panie przewodniczący. A kto papieża woził? Kto się woził z papieżem? Aleksander, kto konkordaty po prostu tolerował? I teraz wy się nawracacie, że nie jesteście bzdura, tacy... Bzdura. Kościółkowa lewica jesteście. Nie, proszę pana, od początku. Jeżeli chodzi o konkordat, Sojusz Lewicy Demokratycznej głosował jako jedyna partia przeciwko konkordatowi. Nikt nam tego nie zabierze, nawet redaktor. Bach, strzelony, zatopiony. W tej chwili uważam, że trzeba renegocjować konkordat, dlatego że według naszych informacji w granicach 5-7 miliardów rocznie idzie na Kościół. Chcielibyśmy znać te dane. Ale biskupi dobrze wspominają wasze rządy. Proszę pana, dobra, ale rozmawiamy o czasach 14 lat temu, 16 lat temu. Jak ktoś ma w tej chwili 20 lat, wie pan ile wtedy miał? 6. Albo 4, w zależności od tego ile. O czym pan mówi? W dupę żeśmy już dostali za to, że byliśmy niekonsekwentni, że robiliśmy co innego niż żeśmy obiecywali. Nie dostaliśmy się przez własną głupotę do Sejmu, tak? Kara została poniesiona, kara została zrozumiana. W związku z tym tyle. A szefem SLD jest nowy facet, nazywa się Włodzimierz Czarzasty, były szef Stowarzyszenia Ordynacka. Najlepsze stowarzyszenie w Polsce, najlepsza partia Stowarzyszenia Demokratycznej. Karol Karski by się pod tym podpisał, pod tym stowarzyszeniem chyba, co? Tak, był oczywiście, a co pan myśli? Profesor, tak nawiasem. Profesor. Proszę pana. Prawa międzynarodowego. Proszę pana, który profesor Meleksem by wjechał na górę, na którą mało kto wchodził? Przecież facet musiał być z ordynacki, tak? Teraz, takie cuda potrafi. Teraz on to zobaczy, zobaczy Kaczyński. Kaczyński przyjdzie i powie, nie ma zuba. Jest fajna rzecz, siódmą bym taką rzecz zrobił. Walka z obłudą. Dobra, jesteśmy po niedługo, jak się wydarzyła sytuacja Urachonia. Możemy o tym pogadać? Możemy. Nie za bardzo. Nie, no nie za bardzo. Nie, no proszę bardzo. Pana, to jest tak. Temat. Od dwóch lat, co niedziela PSL i Platforma. Maszerują karnie. Dzień dobry, proszę pana. On ich tam beszta. Czy pan już zjadł dzisiaj śniadanko? Zjadłem. A może byśmy tutaj pana rączkę, a tutaj ma pan brudzik. Proszę, jesteśmy, tak? 2 lata co tydzień po prostu jesteśmy, tak? Jesteśmy fajni. Czy to jest zdziwienie, że Rachoń tam każdego wali po gębie i w ogóle? Wszyscy o tym każdego wiedzieliśmy. Każdego jak każdego. Nie? Wszyscy, no dobra, wszyscy żeśmy wiedzieli, tak? Wszyscy. I nagle nie poszli. Dobra, ale teraz tak. Ale tam może ktoś z SLD pójść. A to świnie są. Oni pójdą do tego faceta, do tego złego człowieka, do którego my chodzimy przez 2 lata co tydzień? Oni będą rozmawiali. To świnie są z SLD po prostu. To jest tragedia. No i są granice obłudy. Tak nawiasem, zdarzyła się taka sytuacja u Rachonia rok temu z posłem Szczerbą. Zadzwonił Grzesiu. Halo. Słuchaj, mamy taką sytuację ze Szczerbą, jest pytanie, jak się zachowamy i w ogóle, dobra, możemy się spotkać? Spotkaliśmy, no to dobra, to ja pójdę i powiem, to jest skandal, nie ma pana Michała Szczerby, tu jest jego krzesło, tu proszę, tutaj, wiemy o co chodzi. Zrobiłem to, jestem normalnym facetem. Nie dzwonimy do Wodka, mamy Wodka w dupie. Po prostu, no nie, po prostu nie ma go. Nie. No i co? I w tym momencie, skąd ja mogę wiedzieć, że oni tam nie idą? Jak oni się dowiedzieli, że nie idą tuż przed tym, jak nie poszli, tak? W związku z tym nie ma ustaleń
jedzie Wendelich. A to skandal z tym Wendelichem, a to świnia jest ten Wendelich. Notabene, wie pan co, polityk jest dupą, naprawdę, jak nie jest w stanie sobie dać rady z dziennikarzem. Ma pan dwie cechy. Po pierwsze, ma pan dobry wzrok, bo pan to widzi, a po drugie, daje sobie pan radę ze mną. Proszę pana, ale przecież między nami odgrywa się wstępna gra miłosna. Czy pan tego nie czuje? Przecież pan będzie mnie kochał. No co? Tylko tego nie wytknijcie. Myśli pan, że Aleksander Kwaśniewski, jak widzi te sondaże, w których SLD ma 10%, a miało kiedyś 1, 2, różnie było, to się cieszy czy się nie cieszy? Cieszy się. Cieszy się? Cieszy się. A wie pan o tym, że się cieszy? Nie, ale wierzę w jego mądrość. Mówi Włodek, super. Ale wierzę w jego mądrość. Notabene to nie Włodek, bo to partia duża, 23 tysiące członków, to jej praca, to błędy PiSu i błędy opozycji parlamentarnej i tysiące innych czynników. Absolutnie nie. Wie pan, nie usłyszy pan ode mnie ani jednego złego słowa, ani na Zandberga, ani na partię Razem, ani na jakiegokolwiek polityka lewicy, bo jest nas za mało w Polsce, żeby się opluwać. A rozmawia pan z Aleksandrem Kwaśniewskim? Rozmawiałem ostatnio, bo został szefem, komitetu, który został powołany na stulecie niepodległości kraju. Sekretarzami jego została Danuta Waniek, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i Krzysztof Janik, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wow. Wow. Danuta Waniek. Tak, Danuta Waniek, bardzo, wróci bardzo... Wróci Danuta Waniek? Proszę pana, po pierwsze wróciła, po drugie myślę, że mentalnie nigdy nie odeszła. Pewne rzeczy jej się nie podobały i ma do tego prawo, żeby była jasność. W wielu sprawach podzielam jej obiekcje co do przeszłości. Mądra profesor, tak? Leszek Miller? Wystartuje, namówi pan go? Proszę pana, złożyłem ofertę wszystkim żyjącym premierom za czasów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy byli premierami, do startowania do Europarlamentu. Po prostu, wie pan, kto nam mówi, że nie powinniśmy rozmawiać z byłymi premierami, nie powinniśmy rozmawiać z byłymi parlamentarzystami, bądź radnymi? No. Ci, którzy nigdy nie w życiu nie mieli premierów, ani prezydentów, ani radnych, ani tam... A jeśli może widzę, pan rozmawia? Tak, oczywiście. Tak? Bardzo go cenię. To jest człowiek, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej razem z Millerem. Pełny szacunek, rozsądne zdania, dystans. To jest skarb narodowy, taki sam jak skarbem narodowym jest Lech Wałęsa. Słyszał pan, co powiedziałem? Słyszałem, słyszałem. Postkomunista. Włodzimierz Czarzasty przeprowadził Polskę przy okrągłym stole razem z partią rządzącą wtedy, która była po drugiej stronie, w procesie transformacji. Wie pan, ile narodów na Bałkanach by dziękowało Wałęsie, żeby nie zginęło 150 tysięcy ludzi, tak jak na Bałkanach w trakcie transformacji. Jak ktoś tego nie rozumie, no to albo jest debilem, albo jest... A pamięta pan prezydenturę Wałęsy? Pamięta pan prezydenturę Wałęsy? Proszę pana, a ja pamiętam bardzo wiele rzeczy, a wie pan, jaki ja byłem głupi? No i co z tego?